Chciałbym teraz odczytać tekst biblijny, który będzie wprowadzeniem do dzisiejszego studium Słowa Bożego. Jest on zapisany w Psalmie 22 i wierszu 7. Ale ja jestem robakiem, a nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Moi drodzy, jest to dla mnie przywilej, że mogę dzisiaj rozpoczynać nowy rok z wami, jeżeli chodzi o sabat. Zazwyczaj kończyłem stary rok, natomiast pierwszy raz teraz mam okazję rozpoczynać z wami nowy rok nad studium Słowa Bożego. Jestem Bogu bardzo wdzięczny i tak się zastanawiałem, jakie przesłanie na ten nowy rok powinienem przekazać swojemu zborowi. Modliłem się, pytałem się Pana Boga. I chciałbym przedstawić wam rozważanie, które zatytułowałem Szkarłatny robak. Dużo mówi się w chrześcijaństwie, a przynajmniej powinno się mówić, na temat Chrystusa, prawda? Sama nazwa w polskim brzmieniu tego nie słychać. Chrześcijanin kojarzy się z chrztem, natomiast dokładne określenie naśladowców Chrystusa, które było im przypisywane, to chrystianie, tak? Chrystusowcy. Dlatego, że oni ciągle mówili o Jezusie, oni ciągle o Nim myśleli, oni wszystko podporządkowywali Jemu. On był sensem ich życia. Więc sporo mówi się w chrześcijaństwie na temat Jezusa. Powstają filmy na Jego temat, podkreślające czy to fizyczny aspekt Jego męki, czy nawet adwentyści czasami podkreślają chociażby duchowy aspekt Jego męki. Ja bym chciał przede wszystkim dzisiaj skupić się na tym, co Jezus przeżywał w środku, co działo się z Jego psychiką, kiedy wisiał na krzyżu. I chciałbym z tego wyciągnąć pewne wnioski, które myślę, że dla nas, jako dla społeczności ludzi wierzących, mogą być bardzo ważne. Otwórz się proszę razem ze mną Psalm 22 i tam będziemy czytali wersety od 2 do 12. Psalm 22 i tam wersety od 2 do 12. Psalm 22, wersety od 2 do 12. Jest to psalm, który jest proroctwem i który daje nam wgląd w to, co się działo w głowie, w sercu Jezusa Chrystusa. To jest coś niesamowitego. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, a nie człowiekiem. Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo nie dola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Niesamowite. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kochani, nad takim obrazem Jezusa? Zazwyczaj podkreślamy, jak On cierpiał fizycznie, tak? No, grzechy świata były na Niego złożone i tak dalej, albo wspominamy o Jego cudach, ale rzadko kiedy skupiamy się na tym, co On myślał, co On czuł, jak funkcjonowała Jego psychika w momencie, w którym ważyły się losy całego świata. I w tych kilku fragmentach widać, że Jezus czuł się opuszczony, czuł się zlekceważony przez Boga. On mówi, Boże, co jest grane? Ja się modlę do Ciebie, ja szukam u Ciebie ratunku, innym pomagałeś, a mi nie. Gdzie jesteś? Boże,
Wołam do ciebie, ty nie odpowiadasz. Dlaczego tak robisz? On ma pretensje do Boga. On nie czuje Jego obecności. Pomimo tego, że Bóg był blisko niego, był na wyciągnięcie ręki, on tego nie dostrzegał. On zdawał się być nieświadomy tego w ogóle, że Ojciec jest przy nim, że Ojciec go nigdy nie porzucił. Mówi, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Czy nie mamy czasami takich chwil, kiedy myślimy o tym, że Pan Bóg nas opuścił? Że jesteśmy nieważni dla Niego, że jesteśmy nikim? Czasami takie chwile są. I zobaczcie, że Jezus takie coś przeżywał. Coś powie, Jezus? Jezus to ideał, tak. Ale Jezus tutaj na ziemi będąc był człowiekiem. I jest wyraźnie w Piśmie Świętym powiedziane, że był doświadczony we wszystkim podobnie jak my. I tutaj tam psalm pokazuje, co Jezus przeżywał. On zmagał się nawet z niskim poczuciem własnej wartości w tym czasie. Był sponiewierany, cały czas była presja na nim, spoczęły na nim grzechy całego świata. Jeszcze diabeł przysłał ludzi pod krzyż, którzy się naśmiewali z niego, mówi, zbawca świata, tak? No to zejdź z krzyża teraz, pokaż wszystkim, kim jesteś, jeśli jesteś Synem Bożym. Naśmiewali się z niego, szydzili z niego, poniżali go, pluli na niego. A on mówi wtedy, to co myślał, tak jest tutaj powiedziane, to Biblia mówi. Mówi, ja jestem śmieciem, ja jestem nikim, jestem robakiem, a nie człowiekiem. Jestem wzgardą ludzi, jestem po prostu nikim. Takie myśli w głowie Chrystusa? Ale tak mówi Pismo Święte. Czy nie masz czasem takich myśli? Czy zawsze wszystko jest tak cudownie i wspaniale w twoim, w moim chrześcijańskim życiu? Czy są same różowe dni? Czy zawsze myślisz o sobie i o innych pozytywnie? Czy zawsze doświadczasz pozytywnych zachowań ze strony innych ludzi? Czy zawsze ty poprawnie się zachowujesz? Myślę, że na żadne z tych pytań nie możemy odpowiedzieć twierdząco. I Jezus przeżywał to na sobie. I tutaj, wiecie, na nim spoczęła presja związana z poniesieniem śmierci wiecznej. Bo Jezus nie umierał wyłącznie fizyczną śmiercią. On miał ponieść śmierć potępienia za całą ludzkość. Już samo to w sobie było okrutnym obciążeniem go. Do tego stopnia był obciążony, że nawet jeszcze przed Golgotą, kiedy zmierzał do ogrodu Getsemane, pamiętacie, co powiedział? Moja dusza jest tak smętna, jest tak smutna, jest tak obciążona, że zaraz umrę. Tak powiedział, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Ledwo co się wlógł do tego ogrodu Getsemane, gdyby anioł nie przyszedł do niego i nie wzmocnił go, gdyby na nowo nie ukazał mu sensu jego ofiary, nie siedzielibyśmy tutaj dzisiaj. Jezus mógł się poddać. Mógł czy nie? Tak mówi Biblia. Mógł. Mógł w każdej chwili to odłożyć. Nawet modlił się o to, mówi, jeżeli jest inna droga, spraw, żebym nie musiał umierać. Oddal ten kielich ode mnie. Co to był za kielich? Jaki kielich mają wypić bezbożni, ci, którzy będą potępieni, którzy zginą śmiercią wieczną? Księga Objawienia mówi, że jest to kielich czystego gniewu Bożego. I święty, nieskalany Boży Syn, który nigdy nie zgrzeszył, który był od zawsze wielbiony przez aniołów, uwielbiany przez cały wszechświat, miał teraz zakosztować kary za każdego grzesznika. To było po prostu, przepraszam za takie określenie, masakrycznie obciążające psychicznie. A jeszcze do tego ludzie stali pod krzyżem i jeszcze mu dokładali. Kim ty jesteś? Myślisz, że co? Mówisz, że jesteś Synem Bożym? Jesteś nikim. Pluli na niego, śmiali się z niego. Jezusowi serce pękło.
z bólu. Z bólu, który przeżywał nie tylko pod wpływem grzechów, które spoczęły na nim, ale z powodu presji psychicznej, która miażdżyła go od środka. Rozpaczliwie szukał u Boga ratunku i znikąd go nie widział. I teraz pytanie, skąd to się wzięło? Dlaczego Jezus odczuwał w taki sposób? Czy na podstawie Pisma Świętego możemy wywnioskować, czemu akurat czegoś takiego doświadczył, czemu akurat w taki sposób się czuł? Jest kilka fragmentów. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie, które dla mnie są kluczowe. Oba są zapisane w Księdze Izajasza. Zapraszam do otwarcia 59 rozdziału i tam czytamy wersety od 1 do 9. Księga Izajasza, 59 rozdział i tam wersety od 1 do 9. Księga Izajasza, 59 rozdział, wersety od 1 do 9. I tam jest napisane tak. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, by nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, by nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepcze przewrotność. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa. Są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Wylęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je tłucze, wypełznie z nich gad. Ich tkaniny nie nadają się na suknię, a ich robotą nie można się przyodziać. Ich uczynki to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. Ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie zniszczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość. Wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność. Niesamowite. Ja tak specjalnie podkreślałem słowo wy, bo tak Pan Bóg tutaj mówi. Bo Bóg tutaj uświadamia nam coś. Jeżeli jest jakiś problem w naszym kontakcie z Bogiem, jeżeli nie czujemy Jego obecności, jeżeli w jakiś sposób czujemy, że Bóg nas odrzucił, to Bóg mówi, słuchaj, ale ja nie mam z tym nic wspólnego, bo ja Cię kocham cały czas, ja mam ręce wyciągnięte do Ciebie cały czas. Ty jesteś dla mnie ważny i wartościowy cały czas. To Ty masz problem w postaci tego, że pielęgnujesz w swoim życiu pewne grzechy, które oddzielają mnie od Ciebie i sprawiają, że Ty nie doświadczasz mojej obecności, że nie czujesz jej, że Twoje modlitwy nie przebijają sufitu. I tego właśnie doświadczył Pan Jezus. Pierwszy raz w całym swoim wiecznym życiu, kiedy spoczęły na Nim grzechy całego świata, oddzieliły Go od Ojca. Chrystus był przerażony i ten mrok, który okrył Golgotę, i okrył te trzy krzyże, które tam stały na szczycie. To jest mrok tak naprawdę nie tylko fizyczny, związany z pogodą, ale to był mrok umysłu i serca Jezusa, który jest udziałem grzesznika, który jest oddzielony od Boga, który idzie drogą występku i znajduje w niej upodobanie. Bo to jest dokładnie tak napisane. Izajasz tak to wyjaśnia. Czy Jezus miał upodobanie w grzechu? Nie. Ale Jezus, tak jak mówi Pismo Święte, stał się grzechem za nas. Czyli tak jakby Pan Bóg obciążył go winą za wszystkie zło, jakie kiedykolwiek na świecie miało miejsce. Tak jakby wskazał go palcem i powiedział, to Ty jesteś winien. To Ty to spowodowałeś.
chociaż on nigdy zła nie popełnił. Nie było fałszu na jego ustach, Biblia mówi. I dlatego to było takie przerażające. I dlatego psychika Jezusa była w rozsypce. Mówi, Boże, co się dzieje? Dlaczego ja Cię nie czuję? Wyobrażacie sobie na przykład, no nie wiem, całe życie jesteście zdrowi i to w takiej miniaturze, to nawet w ułamku procenta nie odpowiada temu, co Jezus czuł. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że całe życie jesteście zdrowi, jesteście promotorami zdrowia, tak? Jesteście tymi, którzy po prostu leczyli innych, mają potężne sukcesy w tym i nagle zachorowujecie na raka. Załamalibyście się psychicznie? Nie mielibyście pytań? Szczerze powiem, że ja bym miał. Przez całe życie prowadziłem zdrowy styl życia. Przez całe życie pomagałem ludziom. Przez całe życie to, tamto. Czemu zachorowałem? I to w ułamku procenta po prostu obrazuje to, co Jezus czuł. Mówi, całe życie byłem bezgrzeszny. Całe życie byłem przy Tobie. Nigdy nawet nie zasmakowałem szczypty zła. Dlaczego Cię nie czuję? Czemu mnie zostawiłeś? Co Ci takiego zrobiłem? Takie uczucia miał Jezus w swojej głowie, w swoim sercu. Czy nie czujemy się czasami w taki sposób? Że Bóg nas opuścił, że jesteśmy dla Niego nikim, że On w ogóle o nas nie dba, że nie słyszy naszego wołania. A Bóg mówi, ale ja jestem przy Tobie, dziecko. Kto okrył Golgotę ciemnością, żeby przykryć mękę swego Syna? Ojciec. Kto wyraził swoją rozpacz poprzez trzęsienie ziemi, rozdarcie zasłony? Ojciec. Czy On był tam obecny razem z Nim? Kto umiłował świat, że posłał swojego Syna jako ofiarę za grzechy nasze? Ojciec. Nie było Go tam? Ale Jezus Go nie czuł. I w naszym życiu często też tak może być. Kiedy nasz umysł spowija mrok, spowodowany naszym grzechem, spowodowany smutkiem, spowodowany jakimiś trudnymi przeżyciami. Mówimy, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego się o mnie nie troszczysz? Dlaczego Cię w moim życiu nie ma? Nie kochasz mnie już? Czy nie interesuje Cię to, co się ze mną dzieje? Zobaczcie na przykład, co uczniowie robili, kiedy Jezus spał w łodzi. Był z nimi w łodzi, czy nie? Był, czy nie? Był. Cały czas. Był na wyciągnięcie ręki. Co mu powiedzieli? Pamiętacie? Mistrzu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Obchodziło go, czy nie? Obchodziło go. On wstał, zgromił burzę, ale potem się spytał, mówię, słuchajcie chłopaki, a gdzie jest wasza wiara? Ale Jezus przeżywał te rzeczy i ten stan psychiczny jeszcze z innego powodu. 53 rozdział Księgi Izajasza i tam przeczytamy wersety od 10 do 12. I czytamy tam takie oto słowa. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć co? Ciało swoje? Duszę swoją. I do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Czy kiedykolwiek, gdy czytaliście ten fragment, zwróciliście uwagę na ten werset? Co Jezus wydał na śmierć? Czy On wydał swoje ciało? On wydał swoją duszę na zatracenie. Jezus umierając na krzyżu Golgoty, On nie tylko pozwolił na to, żeby Go skatowano, opluto, poniżano, bo On sam powiedział,
nie bójcie się tego, który zabija ciało. Bójcie się raczej tego, który może i ciało, i duszę zatracić. Jezus, decydując się zawisnąć na krzyżu Golgoty, położył na szali swoją wieczną egzystencję. Czego przykładem, też w ułamku procenta, bo nikt się z Jezusem nie może równać, jest Mojżesz, który powiedział: lepiej zatrać mnie i wymasz mnie ze swojej księgi, ale tych ludzi ocal. Jezus zrobił to samo, ale na zdecydowanie większą skalę. Co z tego, że wcześniej potrafił powiedzieć: mam moc dać swoje życie, mam moc znowu je odzyskać? Co z tego, że kilka razy zapowiadał, mówi: słuchajcie, pójdę do Jerozolimy, tam mnie zlinczują, zabiją mnie, po trzech dniach zmartwychwstanę. W tym czasie, kiedy on woła: Boże, dlaczego mnie zostawiłeś? Myślicie, że miał pewność zmartwychwstania i tego, że Pan Bóg powie: słuchaj, za trzy dni się zobaczymy? Nie miał. Bo gdyby miał, to by w ogóle takiego tekstu nie było, takiej modlitwy, takich wątpliwości, takich zmagań. No umrę sobie, za trzy dni zmartwychwstanę, wszystko będzie fajnie. On nie miał tej pewności. Ale pomimo tego, że nie miał tej pewności, że jego ofiara zostanie przyjęta, on powiedział: jeżeli zbawienie człowieka tego wymaga, to nawet za cenę mojego zatracenia jestem gotów tą cenę zapłacić. To jest coś niesamowitego. Pozwólcie, że przeczytam pewien fragment z książki Spójrz nowymi oczyma. Jeżeli nie czytaliście, polecam do przeczytania. Jeżeli czytaliście, ale dawno, polecam, żeby do niej wrócić. I tam na stronie 79 czytamy takie słowa. Śmiertelna broń będąca przyczyną śmierci Chrystusa to żal, smutek oraz grzech. To wyjaśnia, dlaczego jego cierpienie było głównie wewnętrzne. Grzech jest przyczyną strasznego zjawiska dotyczącego sfery umysłowej i emocjonalnej człowieka, a które Biblia nazywa potępieniem lub winą. Jezus doświadczył uczucia potępienia nie tylko w związku z grzesznym życiem jednej osoby, ale za winy nas wszystkich. W swoim sercu i umyśle czuł się pogrążony w całej ludzkiej nikczemności, zupełnie jakby był tą winną stroną. Wziął na siebie, jak ktoś odpowiedzialny, umysłową i emocjonalną zgrozę, jaka wiąże się z potępieniem za grzech i dotyczy wewnętrznego człowieka. Niesamowite. Niesamowite. To zniósł Zbawiciel za ciebie i za mnie. To był gotowy poświęcić. Nie tylko życie doczesne, ale przede wszystkim swoją wieczną egzystencję, którą miał od zawsze. Mówi: jestem gotów to stracić dla ciebie, dla was. Coś niesamowitego. Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Zobaczcie, co Jezus tutaj mówi. On mówi: jestem robakiem, a nie człowiekiem. On w swoich oczach czuł się bezwartościowy. Był załamany, był zdruzgotany, zmagał się ze zwątpieniem, ale czuł się nikim w tym momencie. Jestem śmieciem, jestem nikim, jestem nic nie wart. Jestem tylko robakiem, a nie człowiekiem. Ale wiecie co? Nie zawsze to, w jaki sposób my dostrzegamy swoje doświadczenie, jest zbieżne z tym, w jaki sposób widzi je Pan Bóg. Chciałbym przeczytać wam pewien króciutki artykuł na temat hebrajskiego słowa rimach, które oznacza robak. Jest kilka określeń hebrajskich na opis robaka. Natomiast w przypadku Jezusa Chrystusa jest użyte słowo rimach. Czemu to jest takie ważne?
Posłuchajcie tego artykułu. Niesamowita sprawa. Hebrajskie słowo rima, czyli robak, dosłownie tłumaczy się jako czerw. Aczkolwiek Jezus nawiązuje do psalmu, gdzie użyty jest wyraz tolata, dosłownie oznaczający szkarłatny robak. Dla porównania jest użyty to określenie w Ewangelii świętego Marka 9,48. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwogiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. I w tym fragmencie jest użyte słowo skolex, czyli po prostu jakiś robal, tak? Określenie akurat jednego z wielu rodzajów owadów nie może być więc przypadkowe. Sprawdźmy więc, do jakiego insekta porównuje się Chrystus. Kermes ilicis, szkarłatny robak, jest specyficznym owadem występującym głównie na terenie okupowanym przez syjonistów, nazywanym przez nich Izraelem. Stąd też użycie tego, a nie innego słowa, takiego jak po prostu tolata, jest częścią lokalnej fauny, którą znali tamtejsi ludzie. Gdy przychodzi czas rozmnożenia, a zdarza się to jedynie raz w ciągu całego życia robaka, znajduje on sobie pień drzewa, drewniany słupek, gałąź bądź patyk. Następnie przytwierdza swoje ciało do drzewa i tworzy twardą, szkarłatną skorupę. Jest tak silnie i stale przyczepiony do drewna, że skorupa nie może zostać usunięta bez rozerwania zwierzęcia na części, co powoduje jego śmierć. Kermes ilicis składa jaja pod swoim ciałem i zarazem skorupą ochronną. Wylęgnięte larwy zostają tam, podczas gdy rodzic zapewnia im bezpieczeństwo i pożywienie. Młode karmią się bowiem żywym ciałem matki. W ten sposób poświęca się ona dla życia potomstwa. Mija kilka dni karmienia, młode rosną, matka umiera, wydzielając przy tym czerwony barwnik plamiący drzewo, do którego się przytwierdziła. Szkarłat pokrywa również młode i zapewnia im ochronę przed drapieżnikami. Koloruje je na czerwono-krwisty kolor, który nie zniknie im do końca życia. Potem jak matka oddaje swoje życie dla swoich dzieci, przez 3 dni może być zeskrobana z drewna i szkarłatny żel może posłużyć jako barwnik. Barwnik ten używany był w religijnych obrzędach i nadal jest, oraz do ubrania arcykapłana. Jak już wspomniałem w innej analizie, według Nowego Testamentu jedynym prawdziwym arcykapłanem jest Jezus Chrystus. I tutaj dalej jest tekst przytoczony o tym, że Jezus, że rzucili losy o płaszcz Jezusa, to był płaszcz szkarłatny i tam jest użyty właśnie ów barwnik pochodzący z tego robaka, o którym czytamy. I posłuchajmy teraz dalej. Rankiem 4. dnia, bo przez 3 dni można zeskrobać tego robaka i uzyskać barwnik, tak? Rankiem 4. dnia pozostałości po owadzie przybierają kształt serca. Zaczynają tracić swoją szkarłatną barwę. Barwnik ów przemienia się w wosk, biały niczym śnieg. W księdze Izajasza możemy znaleźć takie słowa: chodźcie i spór ze mną wierzcie, mówi Pan, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były jak purpura, staną się czyste jak wełna. Tak jak Jezus zmartwychwstał po 3 dniach od swoich śmierci na krzyżu, tak ślad po kermes ilicis na drzewie przez 3 dni ma kolor szkarłatny, by 4. dnia zmienić swój kolor na śnieżną biel. Niesamowite. Zobaczcie, rzeczy nie zawsze wyglądają tak, jak są przez nas widziane. Jezus mówi: ja jestem nikim, ja jestem robakiem, nie jestem człowiekiem. Jestem wzgardzony przez wszystkich. Ale Bóg w tym robaku widział co? Widział coś szczególnego. Krew Chrystusa
żywiła potomstwo, bo jest tutaj powiedziane, czytaliśmy w 53 rozdziale, swojej duszy ujrzy potomstwo, ujrzy światło. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, sam ich winy poniesie. Szkarłat jego krwi wybiela nas z wszelkiego grzechu, przykrywa nas, żywi nas duchowo, daje nam zwycięstwo nad grzechem. I tak jak ten robak, który przytwierdzał się do drzewa i później na koniec, kiedy jego szczątki spadały z tego drzewa, powstawał kształt serca, tak Chrystus poprzez Golgotę pokazał: ja Ciebie tak kocham, człowieku, że nie masz pojęcia. Ale w tamtym czasie tego nie widział, ale Bóg to widział. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Jaka z tego nauka płynie dla nas? Czasami trzeba odczuć, że jest się nikim, aby potem stać się kimś. Jeżeli w swoich oczach czujesz się kimś, to jesteś nikim. Bo Pan Bóg wybrał to, co jest niczym w oczach świata, aby to, co jest czymś, unicestwić. Tak jest napisane. Ale jeżeli w swoich oczach czujesz się nikim, i nie mam tutaj na myśli poniżania, pojeżdżania się, ale jeśli nie masz wygórowanego mniemania o sobie, ale znasz swoją wartość w Chrystusie, to jesteś szczęśliwym człowiekiem i jesteś kimś. Wiesz, kim jesteś? Jesteś dzieckiem Bożym. Cierpienie Chrystusa spowodowało, że inni ludzie mogli z tego skorzystać, ale Biblia mówi również, że poprzez cierpienie, a Chrystus był mężem doświadczonym w cierpieniu, tak jest powiedziane, więc dużo tego cierpienia zaznał w życiu. Poprzez to cierpienie nauczył się posłuszeństwa. Do czego Pan Bóg wykorzystuje cierpienie w naszym życiu? Otwórzmy ostatni fragment. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety 1 i 2. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety 1 i 2. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety 1 i 2. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Więc tak jak w przypadku Chrystusa, cierpienie posłużyło temu, żeby nauczył się posłuszeństwa jako człowiek i poddawania się całkowicie prawu Bożemu, woli Bożej. Tak i dzisiaj Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu pewne doświadczenia, abyśmy się mogli czegoś nauczyć, abyśmy zaczęli wybierać nie to, co my chcemy, ale to, co jest zgodne z wolą Bożą. Cierpienie uszlachetnia nasz charakter. Jest tym, co powoduje, że zaczynamy pragnąć wypełniania woli Bożej i rozumieć, dlaczego ona powinna być przestrzegana w naszym życiu. To nie oznacza, że teraz mamy dążyć do tego, żeby cierpieć. Absolutnie nie. Zwłaszcza jeżeli cierpienie jest przyczyną naszej, jeżeli przyczyną cierpienia jest nasza głupota, nasze zaniedbanie, cokolwiek innego. Ale jeżeli cierpimy dla chwały Bożej, dla sprawy Bożej, tak jak dalej Piotr pisze w tym rozdziale, to jest to chluba, to jest to łaska od Boga. To jest dowód Jego potężnego zaufania i miłości, które ma do nas. Jezus jako mąż doświadczony w cierpieniu wytrwał przy Bogu do samego końca pomimo przeżywanego cierpienia. A co ty masz zamiar zrobić w nowym 2020 roku? Czy będziesz wśród tych, którzy wytrwają? Czy będziesz tym, który się podda? Wybór należy do ciebie. Pomódlmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, każdy z nas
tak jak Tomek Hatała mówił na samym początku nabożeństwa, przeżywa takie momenty w życiu, które są bardzo szczęśliwe, radosne, wspaniałe, fantastyczne. Ale czasami przeżywamy takie chwile, o których często nikt nie wie, gdzie żyć nam się odechciewa, gdzie nic nie ma sensu, gdzie widzimy tylko ciemność, tak jak Jezus wisząc na krzyżu Golgoty. Ale On wytrwał do końca. Pomimo tych wszystkich uczuć, tych wszystkich emocji, które Nim targały, pomimo tej presji, która miażdżyła Go wewnętrznie, On powiedział: Ojcze, w Twoje ręce oddaję swojego ducha. I powiedział: wykonało się. Wypełniłem swoją misję, spełniłem cel, do którego zostałem powołany. Tak, Panie, daj, abyśmy i my, czerpiąc z Niego przykład, mogli czynić to samo. Czasami może nam się nie chcieć, czasami możemy czuć się wypaleni, zniechęceni. Czasami możemy nosić w sobie jakieś wewnętrzne poczucie krzywdy. Czasami po prostu możemy być znudzeni życiem. Ale spraw, Panie, abyśmy tak jak Jezus potrafili czerpać siłę od Ciebie, z Twojego Słowa, od Twojego Ducha, który będzie nas wzmacniał, który wskaże nam na nowo kierunek, w którym powinniśmy iść i który doprowadzi nas do momentu, gdzie będziemy mogli powiedzieć tak jak Jezus: wypełniliśmy to, z czym zostaliśmy posłani. Wykonało się. Boże, oddajemy Ci siebie, oddajemy Ci swojego Ducha. Chrystus ma być dla nas przykładem, ale my często chcielibyśmy, żeby był przykładem w takich rzeczach lekkich, przyjemnych, ale On był mężem doświadczonym w boleści, w cierpieniu. I wiemy, Panie, że przez to może o wiele lepiej nas zrozumieć i wzmocnić nas i wspomóc, kiedy my też przechodzimy przez takie chwile. Niech ten nowy rok 2020, Panie, będzie czasem, w którym tych cierpień będzie jak najmniej, ale gdy przyjdą, niech będą przezwyciężone w mocy Twego Ducha. O to się modlimy w imieniu Pana Jezusa. Amen.